To mam chciał przekazać ojciec Pio i oszczec ludzkość przed tym, co się wydarzy. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą ojca Pio. No, świętego już, tak? No, bo został on beatyfikowany. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji. Przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej ojca. Pio. To jest ciekawa sprawa, bo Jasnowic Jackowski bierze zdjęcie na podstawie zdjęcia, to jest technika jasnowidzenia, tak, dokonuje wizji. No ojciec Pio już kilkadziesiąt lat nie żyje tam, kiedy, w latach 60. tak. Natomiast, tak, bo on chyba tam się urodził w 1880, którymś, a w 1960, którymś praktycznie tam zmarł, chyba 80 lat żył, z tego co się orientuje. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski właśnie zrobił taką wizję, ona może wydawać chaotyczna, natomiast ja przedstawię wszystkie informacje dotyczące ojca Pio, co się skojarzyło jasnowidzowi Jackowskiemu w tej wizji, co pojawiło się w tej wizji. tak? Pamiętajmy, że to jest wizja, tak? Nie wiemy, czy tak rzeczywiście myśli, czy to chciał przekazać nam ojciec Pio, oszczędź ludzkość przed tym, co może nastąpić. Tak mówię, może ona być trochę chaotyczna, natomiast zaraz po prostu ją przeanalizujemy. Mówi w ten sposób, że ojciec Pio. W, tutaj tak, że zemrzeć każdy musi to prawidło. Takie sformułowanie, takie zdanie skojarzyło się, jeśli chodzi o ojca Pio, jeśli chodzi o tą wizję przepowiedni jasnowidza czyli zemrzeć każdy musi, to prawidło. No, może to by się nic takiego nadzwyczajnego nie jest, tak, bo to by oznaczało, że umrzeć każdy praktycznie musi, tak, Takie jest prawidło naszego życia. Następnie tak, jest Jackowski mówi w ten sposób, że ojciec Pio w tej wizji skojarzyło mu się takie zdanie. Nigdy nie cofajcie się w życiu, tylko idźcie do przodu. To też nic takiego nadzwyczajnego, tak? To pewnie takie zdanie, które każdy z nas usłyszał w, na różnych etapach swojego życia, od różnych osób, czy od bliskich, krewnych, czy od obcych, tak? A więc nigdy nie cofajcie się w życiu, tylko idźcie do przodu. Następnie mówił też o pewnym praktycznie tutaj tak, jedzeniu, które miałoby być zbawienne dla człowieka, które miałoby leczyć człowieka z różnych chorób, a tym jedzeniem byłby czosnek. Czosnek, który miałby zostać miażdżony i być zalewany czymś, jakimś płynem, a następnie miałoby to się pienić, należało to by to zjeść, co miałoby być po prostu bardzo dobre dla zdrowia. Oczywiście, no, pamiętajmy, że jeżeli na coś chorujemy, to zawsze trzeba się sugerować tym, co mówi lekarz, tak, i to jak nas lekarz prowadzi, a nie to, co po prostu miałby w tej wizji widzieć Jasnowidz tak? co miałby mówić ojciec Pio. Wiadomo, że czosnek jest prozdrowotny, jest dobry, tak? wybija różne bakterie niebezpieczne w organizmie, często stosowany jest przy przeziębieniach, w chorobach. Natomiast tutaj właśnie ojciec Pio miał przekazać tej wizji, że czosnek miażdżony i zerwany czymś, tylko właśnie co to miało być ten zerwany, co to miał być za płyn? I następnie po prostu spożywanie tego, jedzenie tego. Znaczy są takie maceraty, tak? Się praktycznie takie maceraty. Dlaczego miarżony? Bo czosnek ma w środku alicynę. Nie tego czosnku, jeżeli byście czosnek zmiarzyli i zostawi to na 10 minut, on wypuszcza alicynę, to jest ten najważniejszy, ten środek w tym czosnku, który jest bardzo dobry, zbawienny dla organizmu, może nie chodzi o smak, że jest dobry, tylko bardzo dobry dla człowieka, zbawienny dla organizmu człowieka. Słyszałem kiedyś o takich maceratach, że po prostu czosnek brało się, właśnie miarzyło się, żeby ta alicyna puściła po 10 minutach, następnie to się siekało i na przykład do szklanki zalewało to się szklanką wody i po prostu stawiało to się na pół godziny, potem się to wypijało. Zjadało, tak? i czosnek je zjadało i to było bardzo dobre dla organizmu zbawienne, no, ale dzisiaj ludzie też jedzą ten czosnek na przykład w posiłkach, tak? czy dziś na kanapkę, czy do jakichś sałatek i tak dalej, do jakichś potraw, do mięsa. Natomiast tak, ten czosnek miałby pomóc na różne choroby, tak? no wiadomo, że nie zastąpi lekarstw, bo niektóre choroby trzeba rzeczywiście brać lekarstwa. Tak? Następnie tutaj Jasnowid Zackowski mówi w ten sposób, że on widział w tej wizji ojca Pio, który skarżył mu się stół Stół praktycznie, który był przylegał do ściany, i on tam siedział, ojciec Piło tam siedział, jakby sobie sam praktycznie cele zrobił, jakby sam po prostu sobie pokutę nałożył. No, wiadomo, że ojciec Piło był tutaj duchowny, tak, żył po prostu w skupieniu, tak, modlił się i tak dalej więc jakby tu mu się skojarzyło jakby to, tylko pytanie też jest takie, czy skojarzyło mu się to jak teraz na przykład ojciec Pio funkcjonuje po śmierci w kwestii jego duszy, że dalej po prostu stworzył sobie taką celę jakby niejako w cudzysłowie tak, a więc tu przy ścianie i tam modli się, czy to jest po prostu ten wizerunek, który mu się skojarzył jasnowidzowi Jackowskiemu za życia, tak tylko trzeba oddzielić, to jest wizja, to nie jest jakby wiedza bo każdy ma pewną wiedzę tak na temat ojca Pio, Jana Pawła II, to jest to co się pojawiło w tej wizji, a nie wiedza jakby jasnowidza na temat ojca Pio tak? i teraz tak skojarzyło mi się też jak dokonywał tej wizji jeśli chodzi o ojca Pio, dwóch mężczyzn którzy byli wtajemniczeni byli oni przy ojcu Pio byli po prostu blisko jego, jego współpracownicy czy też przyjaciele ale potem go zostawili praktycznie odeszli a ojciec Pio został sam no, muszę powiedzieć, że to jest taka rzecz, która bardzo często się pojawia i pewnie wielu z nas dotnie w ciągu życia, tak? Jak ktoś ma jakiś interes, to jest po prostu blisko nas, albo ktoś jest po prostu... Pamiętam też taką przepowiednię w kontekście Bidena, że Biden też miał po prostu bliski współpracowników, e, którzy po, później jak Biden przegrał, to go zostawili, tak? I za, Biden się, e, 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 Przepraszam, e, Trump, i się zawiódł Trump, tak? Że po prostu... Pamiętam, przedstawiałem taką przepowiednię dotyczącą Kennedy'ego, że Kennedy miał bliski dwóch przyjaciół, e, Tak? Ko koło siebie, nie, którym po prostu mówił wszystko, co zamierza zrobić, taki z powierników, a jeden się okazał zdrajcą e, i miał po prostu te informacje wynosić dalej. E, taka była przepowiednia. Jasno widzę Jackowskiego dotycząca Kennedy'ego, tak Johna e, Kennedy'ego, tego prezydenta, który został zamordowany, zaszczelony. Następnie, tutaj ojciec Pio y, mówił też na temat religii, y, nad, na temat kwestii r, r, religijnej. Mówił w ten sposób, że ludziom trzeba stworzyć boskość, żeby w sobie obudzili wiarę. Ludziom trzeba stworzyć boskość, żeby w sobie obudzili wiarę, że ludzie potrzebują cudu, bo nie umieją wierzyć normalnie. że y, odmęty, ludzkie, y, odmęty ludzkie wątpliwości są wielkie odmęty ludzkiej wątpliwości są wielkie. Tak właśnie tutaj mówił ojciec Pio, tak tak miał po prostu miał mówić. Że ludzie mniej chcą widzieć dobro, a bardziej ludzie chcą, żeby praktycznie przestawić im jakieś cuda, żeby mogli uwierzyć w cuda, tak? Żeby wierzyli w cuda, które po prostu, na przykład, religia dokonała jakichś cudów i tak dalej. No, sama kwestia tego, że na przykład ojciec Pio został tutaj świętym błogosławionym, a potem świętym, no też jest to po prostu kwestia właśnie swego rodzaju cud, jeśli chodzi o religię katolicką, no bo nie każdy człowiek, który umiera, staje się świętym, czy też błogosławionym. Więc ludzie mniej chcą wiedzie, widzieć dobro, a bardziej ludzie chcą, żeby po prostu, chcą, żeby chcą wierzyć praktycznie w cuda, tak? Że na przykład pewna religia dokonuje cuda, czy na przykład jakieś osoby dokonały jakieś cuda, tak? No ale to też jest taka oczywista sprawa, bo jakby ludzie nie zauważają dobra, to tak samo jak na przykład wiadomość negatywna, która się przebija, jeśli chodzi o prasy czy media. Prędzej zwrócimy uwagę na to na przykład, że był jakiś wypadek samochodowy, ofiary śmiertelne, niż na przykład na informację, że w danym po prostu miejscowości czy regionie posadzono drzewa, tak? No bo ta informacja negatywna wypiera tą informację dobro. Tak samo tutaj ta kwestia, że nie chcą widzieć dobro, znaczy chcą, tak, żeby dobro funkcjonowało, ale dla, cuda są bardziej spektakularne, po prostu wierzą. Poza tym swego rodzaju wiara też jest przejawem egoizmu, tak, no bo ktoś mi, na przykład chodzi do kościoła, modli się, już pomijając kwestię, że rzeczywiście jest katolikiem prawdziwym takim, ale na przykład taki pewien zakład stosuje, tak, o Boże, pomóż mi teraz, muszę zdać na przykład maturę. Boże, pomóż mi teraz, bo buduję dom, potrzebuję więcej pieniędzy, spraw, żebym jakaś praca wpadła, albo na przykład dostał podwyżkę w pracy. Boże, że moja córka, tam zięć teściowa, synowa bierze ślub, niech im tam się powodzi i tak dalej, tak? A więc tutaj po prostu to jest taki zakład, coś za coś, tak? Zresztą idziesz do kościoła, modlisz się po prostu, bo czegoś oczekujesz, tak? Tak samo tutaj, że ludzie bardziej chcą po prostu widzieć cuda, niż po prostu dobro, tak? Niż po prostu właśnie kwestie dobra. Więc tutaj tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o, o, o kwestię e, praktycznie tej wiary, czyli ludzie e, ludziom praktycznie trzeba stworzyć boskość, żeby w sobie obudzili wiarę, że potrzebują e, praktycznie cudu, bo nie, nie umieją po prostu wierzyć normalnie. Potrzebują cudu, bo nie umieją praktycznie wierzyć normalnie. A ja bym powiedział w ten sposób, że ludzie potrzebują tego cudu jako forma taka przekupstwa moralnego, wewnętrznego, mentalnego na zachętę do wiary, tak? To tak samo bym powiedział w ten sposób, to tak samo jak człowiek na przykład idzie na zakupy, tak, no to po prostu potrzebuje jakiejś promocji, jakiś rabat albo likwidacja sklepu, żeby coś kupił, chociaż niekoniecznie to potrzebuje. Tak, ale jak słyszy, że jest likwidacja sklepu, albo jakaś promocja, no sam wielokrotnie z takiego czegoś korzystam, to jest taka pewna po prostu próżność i pustość każdym z nas. Tak, no to człowiek mówi, no kurczę, nagle nie skorzystać, na przykład, nie wiem, dwa plus trzeci gratis, tak, no kupię dwa, trzeci dostanę gratis, tak? Albo coś tam po prostu, coś kupiłem, co mi kompletnie było niepotrzebne, no bo stwierdziłem, że to jest okazja. Tak samo tutaj kwestia, że ludzie po prostu tak tutaj, ludzie, ludziom trzeba stworzyć boskość, żeby sobie obudzili wiarę. I ta kwestia praktycznie cudu, tak, że potrzebują cudu, bo nie umieją wierzyć praktycznie normalnie, bo było im by ciężko praktycznie wierzyć normalnie, tak. I tutaj ta kwestia, że. Ludziom trzeba stworzyć boskość, żeby w sobie obudzili wiarę. No to też jest pytanie takie, no bo to można byłoby szerzej zadać takie pytanie, tak? Czy zatem po prostu te dogmaty, które mają miejsce teraz, tak? Czy Religia Katolicka, Bóg, Jezus i tak dalej, to jest rzeczywiście to, co miało, było, miało miejsce? Czy zostało to fikcyjnie stworzone po to, żeby właśnie w ludziach obudzić wiarę, tak? A więc stworzenie boskości po to, żeby w ludziach obudzić wiarę. Ja nie wiem, no ja nie podważam religii katolickiej, tylko po prostu ogólnie tak mówię, tak? Bo tu jasno jest, mówię w ten sposób, ludzi trzeba stworzyć boskość, żeby w sobie obudzili wiarę. No, boskość, no to tak na przykład tutaj ojciec Pio został świętym, no to jest w jakiś sposób po prostu, tak, cząstka boskości, tak? A więc no, na przykład tutaj jak Kościół katolicki co, co jakiś czas ogłasza na przykład świętych, to być może to są takie właśnie kamienie milowe, które powodują, że ta wiara w części ludziach się po, pobudza, tak, że po prostu oni się przekonują. Tak? Mówią, jak Jan Paweł II stał się na przykład świętym człowiekiem, przecież ja była na pielgrzymce, tak, widziałem Jana Pawła II na święty i ten człowiek został po prostu świętym. Oczywiście ja nas szanuję po prostu, absolutnie szanuję tego Jana Pawła II, tylko chodzi o takie po prostu, że ten święty to nie jest ktoś tam z historii daleko, kogo nie znamy, tylko ten święty jest tutaj koło nas, tak, on tu mieszkał, w Wadowicach się urodził. Święty na przykład ojciec Pio, który po prostu kilkadziesiąt lat temu żył, tak, co jakiś czas po prostu pojawia się jakiś święty, ostatnio po prostu była wyświęcona rodzina Ulmów, tak, którzy uratowali Żydów podczas II wojny światowej, przed po prostu hitlerowcami, tak, sami po prostu ponieśli w związku z tym śmierć, tak, bo potem hitlerowcy się dowiedzieli, wymordowali tą rodzinę Ulmów i tych Żydów, tak, straszna sprawa, ale za ich heroizm zostali po prostu tutaj właśnie wyświęceni na świętych, jakoś święta rodzina Ulmów, no więc właśnie. Nie. A więc tutaj ciekawe są takie naprawdę zagadnienia dotyczące kwestii religijnej. Tutaj jasnowidz Zjackowski mówi w ten sposób, że on wcześniej nigdy nie robił wizji w sprawie ojca Pio, nigdy nie dokonywał takiej właśnie wizji przepo przepowiedni, jeśli chodzi o tą właśnie wizję przepowiednie. Pojawiła się tam też taka informacja dotycząca tego, że mówi jasnowidz Zjackowski w tej wizji, że stopy trzeba czymś owinąć, jakąś szarą szmatką, żeby boleści nie było. Ale nie wiem, o co tu chodzi, jakieś bandaże czy coś takiego po prostu, tak? Czy jakieś to ma być okłady, kompresy? Nie wiem, w jaki sposób to interpretować, czy to była jakaś, e, jakiś po prostu tutaj informacja dla ludzi, że na bolące, no tylko, że do, do tych problemów zdrowotnych mogą być różne, jeśli chodzi o stopy, tak? A więc stopy owinięte szarą szmatką, żeby boleści nie było. No więc tak tutaj właśnie w tej wizji przepowiedni e, to widział właśnie Jasnowic Jackowski, no ale boleści, jeśli chodzi o stopy, są różne, tak. tylko tak mówię, no zawsze jeżeli pojawiają się problemy zdrowotne, należy pójść do lekarza kontaktować się, konsultować z lekarzem i też wytycznym lekarza po prostu brać te leki, które są na nas zapisane e, tak, natomiast no czosnek no to wiadomo, że tak, czosnek to jest znany tak, nasze babcie stosowały, się rodzice na przeziębienia, zwłaszcza w okresie silno zimowym e, tak jak nas czuliśmy, że na przeziębienie to różne były domowe sposoby, tam miód y, jakieś herbaty rozgrzewające y, po prostu czosnek, cytryna cebula i tak dalej Dzisiaj może już się do tego tak troszeczkę odchodzi, tak, natomiast, tak, no bo ta kuchnia jest różnoraka, różne po prostu stosuje się produkty w tej kuchni, natomiast tak to właśnie wygląda, tak, jeśli chodzi o tą wizję przepowiednie zemrzeć każdy musi to prawidło, tak właśnie brzmia ta informacja, jeśli chodzi o ojca Pio, natomiast... Pytanie, tak naprawdę, czy pod tym się kryje coś więcej, tak, jeśli chodzi o e, praktycznie nasze życie, jeśli chodzi o nasze po prostu funkcjonowanie e, tutaj na Ziemi, tak? jeśli chodzi o nasze po prostu funkcjonowanie? No i tych dwóch mężczyzn, którzy byli wtajemniczeni, e, można powiedzieć, przyjaciół, praktycznie ojca Pio którzy potem go zostawili, tak? Odeszli i ojciec Pio pod koniec życia miał zostać sam, tak? Że on po prostu miał zostać praktycznie sam. No i na temat kwestii właśnie religijności, dogmatów, że właśnie tutaj mamy do czynienia z tym stworzeniem praktycznie bosko, boskości, żeby ludzie w sobie obudzili wiarę, obudzili praktycznie cząstkę wiary. No dzisiaj to już tym bardziej trzeba po prostu stworzyć boskość, tak, no bo ludzie już tak są zakochani, zapatrzeni po prostu w pieniądze, w dobra materialne, ja muszę powiedzieć, że czasami po prostu nie wszystkich, tak, ale niektórych ludzi się po prostu patrzy do to jakby oni mieli tylko po prostu złotówki w oczach albo dolary. No tam dla nich to tylko jest język po prostu jakby korzyści, no do nich inaczej nie przemówisz. Tak, widać i oni się tylko kierują jakby korzyściami. No wiadomo, że trzeba funkcjonować, yy, tak pieniądze zarabiać, pracować tak dalej ale jakby niektórzy są już tak zapaczeni, wszystko przeliczają na korzyści, tak? Co pójdę tam, a co będę miał z tego, tak? A to zrobię, a co będę miał po prostu z tego, ale nie wszystko w życiu jest też policzalne, nie wszystko musi ci przynieść korzyść, tak? Nie wiem, jak wyjdziesz na przykład na spacer na świeże powietrze, no to nie dostaniesz za to pieniędzy, no ale może się dotlenisz, może to ci po prostu będzie lepsze dla twojego zdrowia. Dzięki temu, że będziesz miał lepsze zdrowie, zarobisz więcej pieniędzy w pracy, tak? Natomiast no, wielu ludzi no, nie pójdzie na przykład, no, przykładowo tak, ale też inne rzeczy, nie pójdzie na przykład na spacer. No, bo po co, tak? No, bo nie ma z tego żadnej korzyści, nie będzie z tego żadnych pieniędzy, ani nic takiego. No więc no, naprawdę, no, czasami tutaj, ale też wiele ludzi bardzo też się prze, prze, przekłada wszystko. Wiadomo, czasy są wymagające, są potrzebne pieniądze i tak dalej, ale no potem też się nawracają, bo potem przychodzą jakieś ciężkie choroby czy zawały, zmieniają sobie po prostu podejście. To nie jest tak, że należy po prostu porzucić kompletnie pieniądze i żyć w jakimś po prostu stajzie kompletnej i tak dalej. A nie z drugiej strony, zafiksowanie, żeby mieć jak najwięcej, jak najwięcej, po prostu, bo to też jest bezsensowne. Tak mówię, ojciec Pio żył dokładnie od 1887 roku do 1968 roku. Włoski, duchowny, rzymsko-katolicki prezbiter, kapucyn, stygmatyk, święty kościoła katolickiego. Tak podaje taką informację tutaj w Wikipedia, więc nie ma tutaj przypadku, że to, co mówi Jasnowiec Jackowski, że mu się kojarzyła po prostu tutaj jakiś stół przy ścianie i jakby żył po prostu takiej celi, sam po prostu żył, no bo jak był tutaj właśnie kapucynem, no to wiadomo, że żył skromnie, tak, po prostu pewnie w jakimś skromnym pokoju, tutaj wikipedia podaje też cierpienia duchowe ojciec Pio wierzył, że miłość Boga była nierozerwalnie związana z cierpieniem i że przyjmowanie wszystkich cierpień ze względu na Boga jest drugą, drogą duszy do osiągnięcia jedności z nim uważał, że jego dusza jest zagubiona w chaotycznym labiryncie i pogrożona w całkowitej puszce, jak gdyby był w najgłębszej otchłani piekła w czasie jego cierpień duchownych jego zwolennicy wierzyli, że ojciec Pio był atakowany zarówno fizycznie jak i duchowo przez diabła diabeł miał mu się ukazywać jako anioł światłości, by go zwieść oraz wielokrotnie niszczyć jego korespondencję z przewodnikami duchowymi. Ojciec Augustyn da San Marco, przewodnik duchowy ojca Pio, potwierdził to mówiąc: Diabeł pojawił mu się jako młody, młode kobiety. Krzyż, młody przyjaciel zakonników, ojciec duchowny, prowincjał zakonu kapucynów, papież Pius X, anioł Stróż Święty Franciszek Sasyżu i jako matka boska. Tak właśnie miał powiedzieć tak tutaj ojciec Augustyn da San Marco. Natomiast w jednym ze swych listów ojciec Pio pisze do ojca Augustyna. Minęły 22 dni, odkąd Jezus pozwolił diabłu władować jego złość na mnie. Mój ojcze, całe moje ciało jest posiniaczone od bicia, które do czasu obecnego otrzymałem na, od naszych wrogów. Kilka razy zerwali nawet ze mną koszulę, tak by bić mnie po nagim ciele. Takie informacje tutaj właśnie podaje Wikipedia. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie na temat tej właśnie wizji przepowiedni ojca. Pio, co przekazał właśnie tutaj, jeśli chodzi o jasnowidza Jackowskiego, tak, i też jestem ciekawy właśnie na temat tych bandaży, które miałyby pomagać, piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, jeśli chodzi o te stopy, tylko no, czy same bandaże by coś pomogły, tak, on nie, on mówi, że stopy owinięte szarą szmatką, no nawet nie bandaże, tylko po prostu taka szara szmatka, które by miało co po prostu pomagać jakiejś chorobie, jakiejś na przykład opuchliźnie, no, ciekawy jestem, to wszystko na dzisiaj, Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.